won't back down, not a chance. Start it up, shut up and clap your hands. How we do it? Witam w programie Poza Planem, dzięki któremu będziecie mogli poznać studentów realizujących swoje pasje i zainteresowania w organizacjach studenckich. Razem ze mną w studiu jest Karolina Białczewska, jeszcze do niedawna przedstawicielka telewizyjnej redakcji studenckiej, a już niedługo dziennikarka jednej z ogólnopolskich stacji. Cześć Karolina. Cześć Jagoda. Zacznijmy najpierw od Univizji. Powiedz, dlaczego zaangażowałaś się w działalność telewizyjnej redakcji studenckiej i czym zajmowałaś się w ramach współpracy? Ja już od jakiegoś czasu wiedziałam, że dziennikarstwo to jest coś, czym chciałabym się zająć. I na początku próbowałam u nas w radiu, ale tam jakoś coś mi nie odpowiadało po prostu. Szukałam czegoś innego, zresztą ta telewizja zawsze mnie fascynowała i akurat na e-dziekanacie, pamiętam, dostałam powiadomienie, że taka redakcja studencka powstała i że zaprasza na swoje spotkanie. No więc przyszłam, poznałam tutaj wszystkich i od razu poczułam, że to jest coś, w czym chciałabym zostać na dłużej. I tak też na początku przychodziłam na zdjęcia tylko po to, żeby popatrzeć, pomęczyć trochę i operatorów, i dziennikarzy, poprzeszkadzać i po prostu popatrzeć, jak oni pracują. Ale z czasem też pani Beata zaczęła mi dawać moje własne materiały, które już realizowałam później od samego początku do samego końca. No właśnie, myślę, że warto podkreślić, że jesteś w redakcji studenckiej od samego początku jej istnienia. Jak wyglądały wasze pierwsze spotkania i jak to później się rozwijało z biegiem czasu? Przede wszystkim się poznawaliśmy, bo to tak chyba zazwyczaj się sądzi, że telewizja, no to chyba studenci dziennikarstwa, ale mamy tutaj dosłownie wszystkie kierunki. Ja sama nie studiuję dziennikarstwa, tylko stosunki międzynarodowe, więc najpierw musieliśmy się poznać przede wszystkim, no bo jak się pracuje w takim zespole na co dzień, to jednak warto wiedzieć, z kim ma się do czynienia po tej drugiej stronie, więc to na początku było przede wszystkim poznawanie się. Ale później też ćwiczenia, bo naszym pierwszym takim dużym materiałem, który zrealizowaliśmy, to był materiał z juwenaliów. No a nie można stanąć przed kamerą, nie wiedząc, co jest pięć, że tak powiem, tylko trzeba jednak wiedzieć, jak się zachować, co zrobić. Więc też oczywiście były już ćwiczenia bezpośrednio, jak robić stand-up, jak przeprowadzić krótką rozmowę z drugą osobą. I tak to na początku wyglądało. No właśnie, chciałam cię jeszcze dopytać o te juwenalia. Co robiliście jako redakcja studencka? Czego my nie robiliśmy? My robiliśmy relacje ze wszystkiego, co się tam działo, więc był bieg nocny, był dzień studenta, były koncerty. Było jeszcze wydarzenie na Wyspie Grodzkiej, także było tego bardzo dużo i my jako redakcja studencka przeprowadzaliśmy sondy z uczestnikami tych wydarzeń, żeby zobaczyć, jak się bawimy, ale też mieliśmy wywiady na przykład z gwiazdami, które zagrały w trakcie juwenalów, jak na przykład Strachy na Lachy. O proszę. Więc to też był bardzo ciekawy dla nas czas. Ale właśnie przede wszystkim zapoznawaliśmy się z tym mikrofonem i uczyliśmy, jak się robi telewizję. Univizja po niespełna roku działalności, bo też chciałabym podkreślić, że 27 stycznia Univizja obchodziła swoje pierwsze urodziny. To już w ten niespełna rok udało się zdobyć zespołowi dwie naprawdę ważne nagrody. Jedną z nich jest Gryf Samorządności, a drugą Laur Uniwersytecki. To jest taka nagroda przyznawana oczywiście przez Forum Uniwersytetów Polskich. Zdobycie tej nagrody i tytułu laureata pozwala nam mówić, że Univizja jest najlepszą telewizją studencką w kraju. Oczywiście, że jest. Powiedz, skąd twoim zdaniem bierze się ten potencjał? Z ludzi. Tutaj przychodzą osoby, które naprawdę wiedzą, czego chcą, nie tylko od życia, ale też właśnie od tej telewizji. I ci, którzy zostali na stałe, no bo oczywiście, że to chyba każde koło się z tym boryka, że są osoby, znaczy boryka, nie wiem, czy to jest problem, ale przychodzą osoby, które po prostu są ciekawe, co to jest, czym się zajmuje. Ale u nas jest bardzo dużo osób, które wiedzą, że chcą robić coś w mediach, więc przychodzą tutaj już z pomysłem na siebie, z pomysłem na to, co będą robić. I dlatego wychodzą nam dobre rzeczy. Ale też oprócz tego, co jest też bardzo istotne, pracują z nami profesjonaliści, osoby, które pracują już w telewizjach tych wielkich, powiedzmy, które też uczą nas tego, jak tą telewizję robić dobrze. My tutaj nie robimy nic po omacku, nie domyślamy się, jak cokolwiek zrobić, tylko mamy konkretny przewodnik, powiedzmy, w postaci tych wszystkich osób tutaj. I jesteśmy w stanie już od samego początku robić tą telewizję, myślę, że mogę powiedzieć, że na dobrym poziomie.
działalność w Univizji pozwala realizować się i sprawdzać się, co jest ważniejsze, w wielu obszarach, prawda? Bo mamy tutaj właśnie stand-upy, mamy pracę dziennikarską, ale też można uczyć się montażu, można stawać za kamerą. Więc bardzo fajnie, że ci studenci naprawdę realizują się w wielu przestrzeniach. A powiedz mi, jakie jest twoje najmilsze wspomnienie z działaniem w Univizji? Najmilsze wspomnienie, to zabrzmi strasznie sztampowo, ale szczerze nie mogę teraz pomyśleć o jednej rzeczy, bo ja naprawdę bardzo dobrze wspominam każdy moment, bo mam dużą świadomość tego, że jest to miejsce, które mnie bardzo dużo nauczyło, które wyposażyło mnie w realne umiejętności, które ja teraz mogę wykorzystywać już w dalszej pracy. I po prostu bardzo doceniam atmosferę, jaka tutaj jest, bo tutaj ludzie potrafią dać konstruktywny feedback, potrafią pochwalić, jak się coś dobrze zrobi i ma się takie poczucie takiego wzrastania w tym swoim rozwoju dziennikarskim, ale też tak bezpiecznie bardzo. To jest ważne. To jest bardzo ważne, bo można łatwo się zniechęcić, jak jedyne, co się słyszy, to popraw to, popraw tamto. A tutaj oprócz popraw to, popraw tamto też idzie, że ale słuchaj, nie poddawaj się, bo umiesz to robić. I szczerze naprawdę ciepło wspominam większość, jeśli nie wszystko, co po prostu tutaj doświadczyłam. To opowiedz teraz, jak znalazłaś się na stażu w jednej z ogólnopolskich stacji. Na stażu się znalazłam poprzez konkurs. W ramach konkursu trzeba było nagrać filmik minutowy na dowolny temat. Coś, co cię interesuje. I byłam zdziwiona, bo nie było potrzebnych żadnych CV-ek, żadnych opowieści, kim ja jestem. Ja sama nagrywałam filmik na temat wyborów parlamentarnych, bo konkurs się odbywał we wrześniu, więc to było tuż przed wyborami. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że frekwencja młodych będzie tak niesamowita. I mój filmik paradoksalnie był na temat badania, które przeprowadzono, w którym stwierdzono, że młodzi nie pójdą do wyborów. I tam badanie wyliczało wszystkie powody, dla których młodzi nie pójdą do wyborów. Ciekawe. Więc z perspektywy czasu jest to ciekawe. Ale o tym właśnie nagrałam filmik i ktoś w TVN-ie stwierdził, że to jest to, czego potrzebują i dostałam się na staż do Radomira Wita. Jak wyglądała twoja codzienność na stażu? Myślałam, że będzie bardzo podobnie do tego, jak tutaj w Univizji to wyglądało, ale tu zaskoczę myślę naszych słuchających, robiłam nieco mniej mimo wszystko, bo tutaj, tak jak już wspomniałam, robiliśmy te materiały, robimy wciąż, od początku do końca. My wymyślamy, jak ten materiał będzie wyglądał, nagrywamy setki, nagrywamy stand-upy. Tam nagrywałam czasem setki w Sejmie, bo Radomir Wit jest korespondentem sejmowym. Ale też bardzo dużo robiłam researchu, czy to do jego programu, czy do innych programów na antenie TVN24. Więc to był taki staż, który miał mnie przygotować do tego, jak ta praca by ewentualnie wyglądała. No bo też oczywiście w takiej dużej telewizji, co szkoda oczywiście, ale nikt nie wpuści takiego młodego dziennikarza od razu na antenę. Trzeba jednak przejść jakieś konkretne szczeble, ale to też jest fantastyczne według mnie tutaj na naszym uniwersytecie, że tu jest ta możliwość, możesz się sprawdzić. Chcesz? No to leć śmiało, mamy tutaj takie wydarzenie na żywo, tutaj takie możemy nagrać. Co chcesz, to będzie. No właśnie, chcesz, to korzystaj, no dokładnie. Bo masz takie możliwości. Tak. Powiedz, co było dla ciebie największym wyzwaniem, będąc w Warszawie właśnie na stażu? Co było największym wyzwaniem? Oprócz takich bardzo łatwych rzeczy w stylu studia, no bo jednak ja wciąż studiuję na Uniwersytecie Szczecińskim, mimo że pracuję na co dzień w Warszawie, co z oczywistych powodów jest trudne, ale też tutaj taką wrzutkę muszę zrobić, bo może słuchają nas kandydaci na nasz uniwersytet. To, co bardzo cenię w samym uniwersytecie, jest to, że tutaj nie tylko stawiają wykładowcy na rozwój taki naukowy, ale też właśnie na rozwój cały dookoła tego, co was właściwie interesuje, bo dostałam bardzo dużo wiadomości od moich wykładowców. No, pani Karolino, to kiedy mogę panią zobaczyć w TVN-ie? No, pani Karolino, jak pani idzie? To jest tak miłe, bo to nie jest coś, co ci wykładowcy muszą zrobić. No, ja już skończyłam ich zajęcia, więc co ich to interesuje, co jakaś tam studentka teraz robi, a oni, czuję, że oni się mną przejmują tym, jak mi idzie i czuję ogromne wsparcie. Czyli w twoim odczuciu Uniwersytet Szczeciński stawia na relacje? Stawia na relacje i stawia na rozwój przede wszystkim. Nie tylko taki, jak to się myśli, że studia to wkuwanie, tutaj masz materiał, wkuj, zdaj, zapomnij. No to oczywiście też jest, no, to jest uniwersytet. Ale też bardzo istotny jest właśnie ten rozwój wokół, tak jak na przykład my tutaj w Univizji. Teraz już myślę, że mogę powiedzieć, że otrzymałaś pracę.
po stażu. Przede wszystkim serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Chcesz nam zdradzić, co teraz będzie należało do twoich obowiązków? Tak, będę redaktorką news. Mhm. Będę pracowała właśnie w stacji TVN24, gdzie będę się zajmowała głównie montażem materiałów do ramówki, do tego, co na bieżąco leci na antenie, że tak mogę powiedzieć, do wszelkich programów. No bo też, tak jak wspomniałam, od tego się zaczyna, nikt mnie na antenę nie wrzuci tak od razu. Ale wiem, że to jest bardzo dobra lekcja tego, jak robić telewizję, bo też znowu w Uniwizji też na to stawiamy, żeby jednak ten rozwój był wszechstronny, że nie tylko wiemy, jak zadać pytanie i jak trzymać mikrofon, ale też właśnie jak zmontować, jak stanąć za kamerą, bo mogą się zdarzyć sytuacje, że to będzie wymagane od nas. Mhm. I myślę, że dobry dziennikarz powinien umieć jednak zrobić to wszystko, przynajmniej w najmniejszym stopniu, całą telewizję od A do Z, więc myślę, że to też będzie okazja do tego. Co czuje człowiek, który w tak młodym wieku spełnił już naprawdę duże marzenie? To jest takie abstrakcyjne dla mnie, nawet jak teraz ty to mówisz. No bo jednak marzenia to jest coś, o czym się tam myśli, że kurczę, byłoby fajnie, jak ja bym kiedyś pracowała jako ta i ta osoba. I to, że to jest takie namacalne i że te możliwości są, no tak jak mówisz, tak szybko, to jest dla mnie zupełna abstrakcja i coś niewyobrażalnego. Myślę, że w pełni wciąż jakoś to jeszcze do mnie nie dotarło, więc wow, tyle mogę powiedzieć. To kiedy zaczynasz już tak oficjalnie? W kwietniu zaczynam. W kwietniu. Co jeszcze chciałabyś osiągnąć w tej przestrzeni medialnej? Nie chcę tak strzelić, że nie wiadomo co, no bo to jasne, że się może potoczyć różnie, mhm. ale takim moim marzeniem na ten moment jest móc robić live'y. Może właśnie z Sejmu, bo jednak te tematy polityczne to jest coś, co mnie najbardziej pasjonuje w tym momencie. Więc jakbym mogła być taką reporterką live'ową, to jest ten cel, do którego teraz dążę. Karolina, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jako zespół Uniwizji mocno trzymamy kciuki za twoje kolejne sukcesy. Naszym widzom przypomnę, że gościem tego odcinka programu Poza Planem była Karolina Białczewska, jeszcze do niedawna członkini telewizyjnej redakcji studenckiej. Do zobaczenia. We won't back down, not a chance.